Jezus zmartwychwstał. Posłuchajcie dzisiaj naszych słów. To są słowa mocy. To są słowa życia wiecznego. Dzisiaj, przyjacielu, chcę ci powiedzieć, że Jezus żyje i On jest Panem. Że Jezus jest jedyną drogą. Że Jezus został... Że Jezus został ukrzyżowany w twoje miejsce. Że możesz być człowiekiem, który zostanie uwolniony. Prawdziwie wolnym możesz być... Prawdziwie wolny możesz być tylko w Chrystusie Jezusie. On jest wolnością. Jezus to jest wolność. Widzisz, diabeł jest pokonany. Możesz dzisiaj do nas tutaj podejść i doświadczyć prawdziwej mocy. Mocy żywego Boga. Podejdź tutaj, a zobaczysz, że Bóg jest prawdziwy. Podejdź, zostaniesz uzdrowiony. Jeśli zmagasz się z czymś, jeśli masz obsesję, lęki, depresję, choroby, podejdź, zostaniesz uzdrowiony, bo w Jego ranach zostaliśmy uzdrowieni. Jezus jest Królem Królów i Mu należy się cała chwała. On jest Królem Chwały. On pokonał śmierć. On pokonał diabła. On zmartwychwstał. To jest Ten, który zwyciężył. To jest Ten, który zwyciężył i króluje na wieki. I chcę ci powiedzieć, że kiedy świadomie oddasz Mu swoje życie, kiedy uwierzysz w Niego, ty również możesz zasmakować, że dobry jest Pan. Możesz zobaczyć, jak wygląda życie zwycięzcy. Bo Bóg jest Bogiem mocnym. On jest mocarzem. To nie jest, rozumiesz, jakaś marna istota. Bóg jest Duchem i napełnia wszystko. On jest wszechmogący, On jest wszechobecny, ale przede wszystkim chce mieszkać w człowieku. To człowiek narodzony z Bożego Ducha jest świątynią Boga. To człowiek narodzony na nowo jest Jego naczyniem. I chcę ci powiedzieć, zamiast chodzić po omacku w tym świecie, możesz stać się uczestnikiem boskiej natury. Możesz stać się nowym stworzeniem. Możesz być jednym z synów chwały, synów Bożych, synów prawdy. Możesz realnie nieść zbawienie na krańce ziemi. Możesz nieść pomoc. Możesz być odpowiedzią na ludzkie dylematy, na ludzkie pytania. W Jezusie wszystko jest nowe. W Jezusie wszystko jest nowe. On nie przyszedł po to, abyś chodził w niedzielę do kościółka, ale przyszedł po to, aby zjednoczyć cię z Ojcem. On przyszedł po to, aby objawić Ojca. On przyszedł po to, abyś mógł już teraz na tej ziemi doświadczyć, czym jest życie wieczne. Jezus to jest Pan. I każdy z nas, który mówił teraz, ja, który mówię, i każdy, kto będzie głosił, spotkał realnie tego Króla. Bo my jesteśmy tutaj, aby zaświadczyć, że On zmartwychwstał. Wiesz, On nie wisi na krzyżu. On nie wisi na krzyżu. On zmartwychwstał. Nikt w historii ludzkości nie pokonał śmierci. O nikim się tak nie mówi. Ale są ludzie na całej ziemi. Nasz głos roznosi się na krańce ziemi. Głos dobrej nowiny. Ewangelia, która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, że On jedynie zmartwychwstał. On jest zmartwychwstaniem i życiem. On jest prawdą, On jest drogą, On jest pokojem. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć ci, że możesz mieć pokój z Bogiem. Rozumiesz? W tym kraju głosi się takiego Boga, że ludzie nawet nie chcą w Niego wierzyć, bo wszyscy się Go boją. Ale On jest dobrym Bogiem. Bóg jest tylko dobry w Chrystusie Jezusie. W Nim nie ma cienia zmienności. On jest stały. On jest Duchem. Bóg jest Duchem. I szuka takich, którzy będą Go wielbić, czcić w duchu i w prawdzie. Dlatego potrzebujesz Jego Ducha. Potrzebujesz Jego Ducha. Każdy, kto nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego.
A ludzie będą mi mówić, że my znamy Jezusa, ale musisz mieć Jego Ducha w swoim wnętrzu. Twój duch, duch ludzki, musi być zjednoczony z Duchem Boga. Bo tylko wtedy, kiedy ten Duch, Duch Chrystusa zamieszka w Tobie, uzdolni Ciebie i wyposaży do realnego działania w Królestwie Bożym. A każdy musi narodzić się na nowo, aby ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego. Bo to wszystko dzieje się w Duchu. Dzisiaj, kiedy uwierzysz w to, że On jest Panem, możesz być przeniesiony z Królestwa Ciemności, z Królestwa Szatana do Królestwa Żywego Boga. Jego Królestwo to przede wszystkim pokój, radość, sprawiedliwość, miłosierdzie w Duchu Świętym. I my jesteśmy tutaj, aby zwiastować Wam pokój, aby ogłosić miłościwy rok Pana, że On posłał swego Syna, Pan Zastępów, rozumiesz, szedł na tą ziemię, aby wykupić Ciebie. I dzisiaj jarzmo przeciwnika, jarzmo tego kłamcy, jarzmo diabła może być złamane nad Twoim życiem, a jarzmo Jezusa Chrystusa jest przyjemne, Jego brzemię jest lekkie. To jest Bóg. Bóg, który daje odpocznienie. To jest prawdziwy Bóg. Nie katolicki, nie dzieciątko, ale zwycięski król. Zwycięski król. I Warszawo, dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, ja błogosławię Was realnie, przyjaciele. I modlę się za Was, aby to słowo trafiło do Waszych serc i wydało plon, abyście mogli narodzić się na nowo. Pozdrawiam Was. Na koniec, jesteśmy Kościołem Mocy. Szukaj nas na internecie. Jeśli chcesz przyjść i poznać nas osobiście, spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Zapraszam Ciebie. Abyś mógł poznać prawdziwego, prawdziwego króla. Pozdrawiam.